Teraz nowo wyświęceni prezbiterzy podchodzą do księdza arcybiskupa metropolity, który namaści im dłonie olejem konsekrowanym w Wielki Czwartek, w dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Namaszczenie rąk jest przypomnieniem, aby życie każdego kapłana z Chrystusem kapłanem stanowiło jedno. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nowo wyświęceni prezbiterzy podejdą do księdza arcybiskupa metropolity, aby w symboliczny sposób przyjąć chleb i wino z wodą, które posłużą im do sprawowania Eucharystii. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża.